Witam wszystkich oglądających. Trafił mi się do naprawienia, do przezwojenia taki właśnie stojan, jak tu widzicie. Jest on mały, dosyć, ale strasznie upierdliwy w robocie, ponieważ był bardzo dobrze zaimpregnowany. I dlatego, między innymi dlatego, nie szło się go wyzwoić tak, jak się to robi w większości przypadków, kiedy się można wybijać całe cewki, tylko musiałem niestety, tutaj nie wiem, czy to będzie widać, prawie że pojedynczymi drutami wyciągać. Zależało mi też na tym, żeby ocalić te plastikowe tutaj elementy, którymi w oryginale przy nawijaniu maszynowym po prostu zapewnia odpowiednie izolacje cewek i odpowiedni rozmiar. Niestety jeden z tych przewodów mi się wyskoczył razem z tego, ale potem, jak już będzie końcowa operacja, będę starał się go jakoś tu umocować, żeby było tak, jak było w oryginale. No i co? No jest to stojan typowy, taki właśnie maszynowo nawijany. Dlaczego? Dlatego, że ma bardzo wąskie żłobki. Głębokie i wąskie. No i niektórzy to nawijają takim specjalnym jakby szydełkiem i tam lecą dookoła i liczą te druty. Mnie się tego nie chce. Dlatego staram się dobrać zawsze sobie szablon i zrobić to za pomocą szablonu, nie ręcznego takiego nawijania, tylko na mojej prymitywnej, ale działającej nawijarce z starej ręcznej szlifierki. Jest odpowiednie przełożenie, więc cała robota idzie bardzo sprawnie, szybko. No tylko kwestia jest później uformowania tych cewek. Niestety tego nie będzie na filmie. No bo po prostu chyba nie damy rady tej części tego sfilmować. No. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć i to wszystko liczyć pojedynczo. Także będę... Nie wiem, czy jest sens w całości tutaj tego filmować, bo to przecież nie ma, ale to już operator decyduje. No co, o co chodzi niby? No co, no trzeba policzyć, no układać sobie dziesiątkami, bo jak są większe i więcej zwoi, no to się wtedy dwudziestkami układa, no żeby jakoś tą miarę ogarniać. O, akurat przypadkowo wziąłem 10 drucików. No, tu już chyba zacząłem nawet. Tu już mamy 20, czyli łącznie 30 z tamtym. No i jednego brakło. Już mamy 30, lecimy dalej z tym koksem. Kurczę, nie widzę, muszę moje designerskie okulary założyć, które są spadkiem po mojej mamie, ale bardzo dobrze mi służą. Dlaczego to jest istotne, żeby dokładnie policzyć? Tak, no trzeba się starać. To też zależy, ile tych zwoi jest. Jeżeli to jest stojan, gdzie tam są, wychodzi tam po jakieś 200 zwojów na cewkę, bo i takie są, no to jak się tam pomyli, że 10, to nic się nie stanie. No ale tutaj nie jest tego za dużo, przynajmniej wizualnie tak nie widać. Dlatego trzeba w miarę możliwości nie pogubić tych drutów, tylko liczyć. No. No i co? No co tutaj gadać więcej? Nie wiem.
Może mi operator coś podpowie. Wiesz, od czego to jest w ogóle? No właśnie, że nie wiem. Według mnie jest to jakaś szlifierka kątowa. Nieduża, ale dość mocno wyżyłowana, bo drut jest w średnicy 0,5 mm, czyli 0,5. No to już niewiele co. Równie dobrze może to być wiertarka, jakaś taka bardziej zaawansowana elektronicznie, która ma układ power control. I wtedy właśnie no, te zarówno wirnie, jak i stojan jest nawijany właśnie takimi grubszymi, niż by się mogło wydawać konieczne drutami. I wirnik też masz do zrobienia? Nie. Tylko nie, sam stojan mi dostarczono. Bo został uszkodzony mechanicznie przez kogoś tam, nie wiem, coś tam ktoś robił, w każdym razie biechał albo śrubokrętem, albo czymś w uzbrojenie, no i poprzecinał, pozbierał, no i co, no trzeba zrobić. A swoją drogą widać było, że on trochę temperatury też dostał, bo widać po tych, ja już to doczyściłem, ale to były wyraźne takie przejrzania. Widać po śladach właśnie takich. Jeszcze trochę zostało, no mimo że wyczyściłem, ale zostało jeszcze. Także ten on był też dosyć mocno przegrzany. Ale dzieła zniszczenia prawdopodobnie dokonano w sposób mechaniczny. No to powiedz cały proces od początku. Jak go dostałeś, to co zacząłeś robić i co teraz robisz i co jeszcze trzeba będzie zrobić, żeby go naprawić? No jak go dostałem, no to pierwsze było po prostu obejrzeć, zobaczyć. Czyli diagnoza. No, było widać od razu, nie trzeba było żadnych pomiarów elektrycznych robić, widać było od razu, że jest strachnięty mechanicznie. No więc, no co, no to przede wszystkim no, trzeba było obciąć z jednej strony czoła cewek, czyli te elementy. No ale okazało się później, że to co zostało... I czym to robisz? Słucham? Czym to obcinasz? No, ja mam taką specjalną tarczę uniwersalną, którą zakładam na szlifierkę. Szlifierkę taką stołową normalnie tam. No, ona, szlifierka musi mieć przynajmniej tam za 350 W. Takich naprawdę 350 W, a nie oszukanych po chińsku. I wtedy wycina się te druty. Nie jest to tarcza zębata. Tylko ja może bym ją pokazał ewentualnie. No to kiedy indziej. Ale w każdym razie jest to taka tarcza obsypana węglikiem twardym i bardzo dobrze się tym przecina właśnie uzwojenia. No swoją drogą można również w ten sposób odzyskiwać miedź z wirników spalonych. No i co? No to po wycięciu tego uzwojenia, no tak jak mówię, próbowałem to wybić takimi wybijakami wąskimi, żeby te cewki całe wyszły z drugiej strony, no ale niestety nic takiego się nie udało. Było bardzo mocno zaimpregnowane, zaklejone, no więc no, nie pozostało nic innego jak się bawić, czyli podważać pojedyncze lub po kilka tam drucików i kombinerkami z drugiej strony wyciągać. No i teraz mam efekt tego wyciągania. To są druty, które no, trzeba policzyć, żeby potem odtworzyć to uzwojenie takie jak było. Żeby maszyna nie utraciła swoich parametrów. No i tyle chyba. No a co potem? Jak policzysz, to co? No jak policzę. No jak policzę, jak mi przejdą nerwy po liczeniu. Nie no, żartuję oczywiście, no ale jest to trochę upierdliwe. Chociaż tutaj tych drutów nie jest dużo. No to staram się z mojego zasobów poszukać szablonu, który by teoretycznie przynajmniej pozwolił na wykonanie tego uzwojenia nie metodą szydełka, tylko szablonowo. No znalazłem taki, już widać, wymęczony dosyć, bo to no, jakiś parę latek ja już się tym zajmuję, więc te rzeczy nie są najnowsze. To widać, że powiększałem,
do jakiegoś innego stojana, doklejając paski jakiegoś tam izolacyjnego materiału. No i tak, w jaki sposób się to dobiera? No, przede wszystkim decyduje doświadczenie, bo nie wszystko się uda przekazać, tak jak jakieś tam no, rzeczy zmierzalne. Znaczy, to też jest pewnie zmierzalne, ale ja nie mam metody, żeby to mierzyć. Po prostu robię to w ten sposób, że jeden bok tego szablonu staram się umiejscowić na dnie żłobka i patrzeć, czy czy rozmiar cewki będzie taki, żeby mógł umieścić drugi bok cewki. Bo to będzie jeden bok cewki, tu będzie drugi bok. To może pokażę tutaj jakoś lepiej, że szablon jest umieszczony możliwie najbliżej dna żłobka i patrzę, jak to tutaj wygląda. No, wygląda na to, że jest tam jakiś milimetr może zapasu. Czyli cewka teoretycznie włożona i odpowiednio uformowana, jeden bok cewki na szablonie nawinięta i uformowana, powinna dać możliwość umieszczenia również drugiego boku cewki. I wtedy mamy już tą cewkę, powiedzmy, wstępnie ułożoną. No, następna zabawa, no to oczywiście nie wkładamy cewki w goły metal, tylko docinamy z materiału izolacyjnego używanego w elektromechanice odpowiednie takie osłaniające elementy. No i po włożeniu, jeżeli uda nam się włożyć tą cewkę, nie pokaleczyć, nie poharatać jej, no to jesteśmy bardzo szczęśliwi i wtedy zaczynamy ją tutaj formować. To znaczy palcami się to robi. Przy takim drucie, bo jak się nawija stojan, który ma średnicę drutu milimetr, no to już wtedy palcami to tak średnio wychodzi. Wtedy trzeba sobie dobierać odpowiednie wałki drewniane najlepiej. No i młoteczkiem delikatnie puk, 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 aż uzyskają nam pożądany kształt, taki, żeby zmieściło się w obudowie danej maszyny. No i żeby z kolei wirnik później wchodził bez problemu, żeby miernik nie zahaczał o uzwojenie, które właśnie zrobiliśmy. No. No i tak to wygląda. Także no ja tymczasem wracam do liczenia i mogę jeszcze coś opowiedzieć, tylko no musiałbym mniej więcej wiedzieć, o czym mówić. No jak już uformujesz, to co dalej? No trzeba coś z tym jeszcze zrobić. Czy już go można wsadzać? Nie trzeba zalakierować czy coś? Nie, no oczywiście. No to. Jeżeli. No tak, rację. Taki stojan z uformowanymi cewkami odpowiednio wkładamy do pieca na jakąś pół godziny do godziny najlepiej. W temperaturze 120 stopni, bo taką temperaturę potrzebuje mój używany przeze mnie impregnat. No i potem się ją wyjmuje. Trzyma się takimi wąskimi szczypcami z jednej strony lub drugiej, lub tak, jeżeli jest taka możliwość, żeby nie zahaczyć o uzwojenie. No i metodą kropelkową, tak jakbyśmy krople do oczu sobie wtykali, tylko że ten pojemnik jest większy niż ten od kropli, ostrożnie wkapujemy ten lakier. Ten lakier, czyli ten, mówię lakier, bo to się tak mówi gwarowo, ten impregnat. Żywica epoksydowa, tak? Słucham? Żywica epoksydowa jakaś czy coś No takiego? to jest żywica, ale nie epoksydowa. To jest inna. To jest taki impregnat, który ma temperaturę, wytrzymuje około 200 stopni, nie zmieniając swojej właściwości. Bo żywica to tam przy 80, 90 to już się robi miękka, już to się robi takie. Nie takie. Znaczy mogłoby to być, bo stojan nie jest narażony na mechaniczne obroty, tak jak na przykład wirnik, który się kręci bardzo szybko, no i taki po nagrzaniu kiedyś się robiło Epidianem bodajże 55, to był taki Epidian, no bo nie było odpowiedniego impregnatu, no.
I to, no to zdarzało się, że jeżeli to była szlifierka jakaś większej mocy, a to uzwojenie nie zostało osiatkowane szpagatem, no to rozłaziło się pod wpływem temperatury. Się tak mówiło, że uzwojenie zakwitło, bo tak wygląda, jakby się właśnie kwiat rozwijał. No było to fatalna rzecz, no niestety, no ale takie były czasy kiedyś. No i po takim zaimpregnowaniu jeszcze wkładam do piecyka, żeby wygrzać. No a później już tylko wyjąć. I następnie trzeba jeszcze dokonać oględzin, czy gdzieś tu nie nakapało, po co się zdarza czasami, że kapnie jakaś kropla żywicy tu czy tu. Tutaj jest niedobrze, no bo załóżmy, może przeszkadzać w umieszczeniu w obudowie. A w środku, no to z kolei będzie zahaczać ten Trzeba implement. wyczyścić, tak? I to już byłoby na Trzeba po tyle. prostu wyczyścić. Najlepiej to się robi na gorąco, bo wtedy ładnie odchodzi, ale no, trzeba odpowiednio trzymać. Z reguły robię to, sprawdzam, jeżeli coś znajdę, jakieś niepożądane właśnie kropelki impregnatu, no to mam demelka małego z wałkiem ściernym, z takim wałeczek, taki z papieru ściernego, malutki. I tym się bardzo dobrze zbiera te niepotrzebne, niepożądane kropelki impregnatu. No i wtedy się to, no, daje się facetowi, klientowi, inkasuje się pieniążka i po robocie, no. I to byłoby na tyle w tym momencie.